Właściwie wszyscy uczestniczyliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Wielu z nas jest ojcem czy matką chrzestną. Dzisiaj także poszukujemy rodziców chrzestnych, bo nie jest łatwo znaleźć osoby, które spełniają warunki, ale chcemy dzisiaj popatrzeć, czym jest Chrzest Święty, jak głęboka to tajemnica i jak głęboko Chrystus chce wchodzić w nasze życie. Dlatego zapraszamy na dzisiejszą lekcję Divina, na dzisiejsze spotkanie. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w niedzielę Chrztu Pańskiego. Ksiądz Owe Klaskowski. Witam serdecznie. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Pozdrawiamy w nowym roku, Anno Domini 2024. Chcemy przyglądać się, jak Słowo Boże pokazuje nam ten rok, co nas czeka. Jak my jako chrześcijanie mamy się w nim odnaleźć. Chcemy zatem zrobić to lekcję Divina z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 1, wersety od 7 do 11. Posłuchajmy tekstu. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Dość szybko w tym roku kończy się nam okres Narodzenia Pańskiego. Tak samo jak krótki był Adwent. Czyli czas płynie szybko. Właściwie powiedziałeś, że nowy rok rozpoczynamy, kontynuujemy właściwie już dawno, bo od pierwszej niedzieli Adwentu my jako chrześcijanie. I dlatego mam nadzieję, żeście się nie fascynowali nowym rokiem, w sensie, że to jest coś tak wielkiego, niesamowitego. Bo już jesteśmy wprowadzani teraz, zobaczcie, przez Ewangelię dzisiejszą nawet do bardzo poważnej rzeczy. I cudownej. Taka dobra nowina, że idzie za mną mocniejszy ode mnie. I za nami też idzie Jezus Chrystus. My mamy być, nie, tymi Janami Chrzcicielami, którzy pomagają Jezusowi wejść w historię. To jest niesamowita też służba. Ale On jest mocniejszy od wszystkich i od wszystkiego, co nas czeka. Spróbujmy rozróżnić zatem chrzest Janowy od chrztu w Duchu Świętym, którego będzie Jezus udzielał. Takie rozróżnienie wprowadza bardzo wyraźnie sam Jan Chrzciciel. Ja chrzczę was wodą, doprowadzając was do pokuty, czyli do uznania, że jestem grzesznikiem, potrzebuję ratunku od Boga, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję siły od Boga, żeby się nawrócić. Niezależnie od tego, czy jestem bardzo religijny, bardzo praktykujący, czy też jestem publicznym grzesznikiem, który odwrócił się od widzialnego kościoła, od widzialnej wspólnoty wierzących. I wchodzę w to zanurzenie w prawdzie o mnie, po to, żeby tam na dnie mojej słabości, mojej nawet czasem może rozpaczy, spotkać kogoś, kto mnie uratuje, kto mi powie: jest dla ciebie nadzieja, jest dla ciebie nowe życie, nie? Tym kimś jest właśnie Jezus Chrystus, nie? I On nam daje ten inny chrzest w Duchu Świętym, który zmienia od wewnątrz naszą naturę. Powiedzmy wprost, że Jezus zarzucał na przykład przywódcom czy faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że nie posłuchaliście Jana i dlatego nie możecie mnie spotkać. I tak samo widzimy we wszystkich czterech Ewangeliach, jak uczeni w Piśmie, faryzeusze, ci właśnie przedstawiciele instytucjonalnego judaizmu, nie mają zamiaru się nawracać. Nie pytają Jana, co mamy robić, żeby odpowiedzieć na twoje
głoszenie, tylko rozliczają go z tego, co on robi. Dlaczego chrzcisz? Usłyszymy to za tydzień. To jest fajne, co mówicie, bo zobaczcie, tak mamy żyć jako Kościół, jako wspólnota Kościoła, zaczynając od papieża, przez biskupów, prezbiterów, diakonów i cały lud Boży, tak można ładnie powiedzieć, że my mamy też pytać Pana, w czym mamy się nawrócić, aby Ciebie słuchać, aby pełnić Twoją wolę. Czyli jakie drogi dla nas przygotowałeś, mówiąc krótko, nie? Bo nawrócić się, to znaczy wchodzić ciągle na te drogi, które Pan Bóg chce nas prowadzić. Dziś, Jezus teraz. Powie później też właśnie do Żydów. Udaremniliście zamiar Boży względem siebie, ponieważ nie posłuchaliście Janowego wezwania, tylko zrobiliście z niego wariata opętanego, nie? No więc najtrudniejsza rzecz to zobaczyć dzisiaj, w dzisiejszym świecie, w ogóle grzech, że jest coś takiego jak grzech i że jesteśmy grzesznikami i może dlatego, że nie potrafimy użyć właściwej terminologii, bo jak mówimy grzech, to ludzie zatykają uszy, nie chcą słuchać, ale kiedy mówimy... Albo uśmiechają się ironicznie. Ale patrz, jednocześnie jest okupowane wręcz, są i gabinety psychologiczne i psychiatryczne, to znaczy, że ludzie cierpią, że noszą na sobie ciężary, które ich miażdżą i nie wiedzą, że trzeba to skojarzyć z grzechem. Tak, i dzisiaj ten humanizm współczesny jest tak dobry, tak pięknie mówi o człowieku i tak go różnokolorowo pokazuje w różnych odmianach, jakby, jakie tylko może wymyśleć już, nie wiem, tylko demon, bo już właściwie się nieraz dochodzi do wniosku, że pewne rzeczy, których dzisiaj mówi się, to nie pochodzi absolutnie od człowieka, no bo to w sposób absurdy są. I to właśnie to zagubienie tej tożsamości już nawet jest tak głębokie, że to, co jest złe, się nie nazywa grzechem, nie? To, co jest złe, nazywa się dobrem. Przecież oczywiście, jak najbardziej, to jest dobre życie, ktoś tak chce, niech tak żyje. To jest tolerancja, każdy może żyć jak ale to uważa, jest jak chce. Sposób na zagubienie kompletnie ludzkości, nie? Bo jak zatracimy rodzinę, małżeństwo i tą podstawową komórkę, nazwijmy, to jest sposób na to, żeby zniszczyć ludzkość. A mówią wielcy tego świata, że trzeba 5 miliardów, po prostu o 5 miliardów umniejszyć populację na Ziemi. A zostawić tylko niektórych, wiadomo, tak, naszych, mówiąc umownie. Tak. I to jest niesamowite, ta walka, nie? W sposób tak inteligentny, trzeba przyznać, się odbywa, że takie znieczulenie dano człowiekowi, że już nie ma nawet ochoty słuchać umiłowanego syna. Ta zdolność rozróżniania dobra i zła. Polecamy, poczytajcie sobie orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju na 1 stycznia, kiedy właśnie cały tekst jest o sztucznej inteligencji. Na przykład takie piękne zdanie, że teksty, które ona produkuje, potrafią oszałamiać człowieka. A więc że wydaje ci się, że to jest święta prawda, że znalazłeś rozwiązanie. Klucz. Tymczasem to będzie forma zwodzenia. Co mówi dzisiaj Jezus? Co mówi Apokalipsa? Co mówi Ewangelia dzisiaj? To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Ale może po kolei, bo najpierw zanim Jezus usłyszy to, co przytaczasz, zanim wyjdzie z wód Jordanu, on się musi w nich zanurzyć. Nie? I ta dynamika chrztu Jezusa, czyli zanurzenia w grzechach nie swoich, bo przecież on jest jedynym wolnym od grzechu, który zanurzył się w wodach Jordanu, mówiąc tak obrazowo, gęstych od ludzkich grzechów, które ludzie tam symbolicznie w sposób taki rytualny zostawiali, wyznając je przed Bogiem wobec Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, Jezus zanurzył się, ustawiając się w kolejce grzeszników do tego chrztu, po to, żeby jako baranek Boży dźwignąć grzech świata. Nie? I to, co dokonało się w sposób taki obrzędowy w Jordanie właśnie, ten chrzest Jezusa, zapowiadało jedynie jego zanurzenie w męce i śmierci, która jest losem grzeszników, jaki oni sami sobie gotują, odchodząc od Boga, wybierając życie w grzechu, życie wolności od Boga, mówiąc w cudzysłowie, Jezus wchodzi w naszą śmierć, żeby tam na dnie
powiedzmy, rozpaczy odnaleźć najbardziej zrozpaczonego grzesznika. Pokazuje to święty Łukasz w osobie tego nawróconego łotra w ostatniej chwili na krzyżu. Po czym wychodzi z wód Jordanu, otwiera się nad nim niebo, zstępuje Duch Święty, co jest obrazem, zapowiedzią zmartwychwstania i udzielenia Ducha Świętego, owoców jego męki, nie? Otwiera niebo dla nas, nie? Wprowadza nas w relacje z Bogiem jako Ojcem. On nam daje Ducha Świętego. Nie? Ciekawe, to schizomenus tus Uranus. Rozdarte niebiosa. Nawet nie to się otwarło, ono się po prostu rozdarło. I myślę, że Marek tutaj robi aluzję do Izajasza, do tego adwentowego. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed tobą skłębiłyby się góry. To się wypełnia, prawda? I potem w świątyni, ta w świątyni zasłona też tak symbolizuje same. Bardzo wyraźnie. Ten jak... sam czasownik użyty. Dokładnie. Jest. Tak, i wiecie, to są rzeczy takie, nazwijmy to rodzynki Pisma Świętego, że kiedy je analizujemy, to widzimy, jaka jest wielka miłość Boga, że On po prostu rozdziela to swoje serce, tak można nawet powiedzieć, że siebie samego dla nas I chce tak, z taką mocą dać nam to życie, bo wie, że to jest życie jedyne i prawdziwe, jak pięknie mówi Benedykt. Ja go często używam teraz tego porównania, bo jest świetne. I jak powiedziałeś, to dno rozpaczy. Jezus chodzi tam, gdzie nie ma życia właściwego, gdzie jest życie przegrane, nie? Życie, które nie ma sensu i wprowadza do życia pięknego, trzeba powiedzieć pięknego, cudownego. Życia, które ma głęboką wartość nie tylko dla mnie, bo dzisiaj ten humanizm właśnie o tym mówi. Żyj dla siebie, używaj, wszystko jest dla ciebie, ty musisz żyć, nie? A tam właśnie jest inne życie, że ja żyję w ten sposób, dzięki Duchowi Świętemu, że mogę życie dawać innym, żyć dla innych, nie dla siebie właśnie. Czyli piekło, które tak. potrafimy zgotować sobie i innym, dokładnie. Tam Chrystus wschodzi do każdego tak. piekła, tu jest... żeby wydobyć. I przynosi nam właśnie te owoce Ducha Świętego. Wolność od zniewolenia, uzależnienia przez grzech. Wolność, żeby kochać, prawda? Wolność mówienia sobie samemu nie, by wybrać prawdziwą wolność, której miarą są Boże przykazania, prawda? Paradoksalnie, ludziom się wydaje, że przykazanie ogranicza, zamyka. Jakoś wiąże człowieka. Tymczasem ono właśnie gwarantuje, chroni naszą wolność, jak bariera bezpieczeństwa, prawda? Duch Święty otwiera nas na osobistą relację z Bogiem. Coś, co było wcześniej niemożliwe, prawda? Tak intymna, tak głęboka, sięgająca naszej istoty, naszego jestestwa. Duch Święty z głębi naszej osoby, naszego jestestwa woła do Boga Abba Ojcze. Jezus dzieli się tym synostwem w tak głęboki, tak intymny sposób z każdym, kto przyjmuje Ducha Świętego. Duch Święty daje nam możliwość życia po prostu w planie Bożym, jako szczęśliwy człowiek. To jest pewna fascynacja. Ho chios mu ho agapetos. To są znowu rodzajniki określone, które wskazują, że będziesz czuł się, będziesz wiedział, że jesteś ukochany. I jedyny, prawda? Jedyny, te rodzajniki ukochany, mówią jedyny, nie? Duch Święty stąpił i spoczął na Jezusie, zbliżając się do Jezusa, otrzymuje Ducha Świętego. Jak się zbliżam? Słowo Boże, sakramenty, modlitwa we wspólnocie Kościoła. I nie? To, co powiedziałeś pięknie, że Duch Święty rozwiązuje pęty grzechu, że wychodzisz do wolnego życia poza grzechem. I Duch Święty też daje tą mądrość, że ty potrafisz związać, można tak powiedzieć, demona mocą Bożą i w swoim myśleniu zaczynając, także działaniu, że masz tą odwagę, jak te niebiosa się rozerwały z tą mocą, tak ty też wkraczasz w życie z taką determinacją Bożą, wiedząc, że to musisz związać po prostu, że nie możesz tam wejść na taką czy inną ścieżkę życia, bo jesteś zniszczony, ale tylko Duch Święty daje taką ostrość widzenia, tak, tak, nie, nie. A wszystko inne jest od demona, taka jednoznaczność pewna wewnętrzna, nie? Identyfikacja i taka radość, że w końcu mam to myślenie proste, właśnie tego prostaczka Bożego, ale jakże wspaniałe, jakże głębokie. I potem chrześcijanin nabiera także dzięki Duchowi Świętemu odwagi,
żeby czynić obecnym Boga w życiu, w świecie ludzkim, gdzie postawiono dla Boga zakaz wstępu, nie? Tymczasem chrześcijanie rozrywają jak gdyby ten zakaz, tę zmowę milczenia wokół Boga, by uczynić go kimś nieobecnym, nierealnym, nieistniejącym. Nie. Bóg jest i on jest, nadaje sens ludzkiemu życiu. Bracia, mamy program na nowy rok. To mamy robić. Życzymy wam odwagi. Ksiądz Olek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg. Cześć Boże. I ksiądz Robert Muszyński.